łopaty uroczyście wbite, ruszyła budowa obwodnicy Osieka. Staszów współpracuje z Mołdawią. Karolina Kamińska, witam. Rozpoczynamy Telefakty z regionu. Starosta powiatu staszowskiego Andrzej Kruzel został zaproszony na obiad do Pałacu Prezydenckiego. Bronisław Komorowski chciał w ten sposób docenić powiat staszowski za współpracę z Mołdawią. To były plemiona, to też nie słowiańskie tak naprawdę. Krótki rys historyczny i zwiedzanie pałacu w Kurozwękach poprzedziły ważne dla powiatu staszowskiego wydarzenie. Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy powiatem staszowskim i powiatem Dąbrowa z Mołdawii przypieczętowało kilkuletnią współpracę. Przez okres tych 10 lat, gdzie współpracowaliśmy z obwodem winnickim, współpracowaliśmy z samorządami Ukrainy, w międzyczasie następowały spotkania, nieformalne spotkania w ramach Stowarzyszenia Polska, Niemcy, Ukraina, gdzie swoją działalność rozszerzyli na pozostałe kraje należące do Europy, poza strefą jeszcze państw Unii Europejskiej. Dotyczy to Gruzji, dotyczy to Mołdawii. Przez ostatnie kilka lat współpraca pomiędzy stronami polską, ukraińską i mołdawską układała się bardzo poprawnie. Skorzystała głównie młodzież, która mogła uczestniczyć w wymianach szkolnych z krajami partnerskimi. Teraz ta współpraca ma zostać zacieśniona. Starosta Andrzej Kruzel upatruje w niej korzyści dla regionu. Mam nadzieję, że to będzie taki element prekursorski rozszerzenia wzajemnej współpracy, wymiany kulturalnej, gospodarczej, co mamy nadzieję, że tak się stanie, a przede wszystkim nawiązania tych relacji, które są bardzo istotne w tych uwarunkowaniach, które w tej chwili są w Europie. W podpisaniu umowy uczestniczyli też członkowie porozumienia Polska, Niemcy, Ukraina. Mocną reprezentację przysłała strona ukraińska. Umowa ma duże znaczenie szczególnie dla wschodnich partnerów, którzy właśnie teraz starać się będą o akcesję do Zjednoczonej Europy. Współpraca była już wcześniej, natomiast w tej chwili została jakby dopięta sprawa sformalizowania przez podpisanie tych porozumień. Mam nadzieję, że to będzie taki element umacniający również stronę mołdawską do tego, aby mieć większe możliwości nawiązywania kontaktów. Angażując się w działania na wschodzie, korzysta nie tylko powiat staszowski, ale też mieszkańcy regionu. Teraz korzyści może pojawić się więcej. Starosta zamierza aktywnie rozwijać współpracę ze stroną mołdawską. Te programy, które my realizujemy, realizujemy za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie jesteśmy wspierani jako samorząd środkami finansowymi na tą wymianę kulturalną. Starosta Andrzej Kruzel liczy, że współpraca przyniesie również korzyści gospodarcze i pozwoli rolnikom oraz przedsiębiorcom skorzystać z okazji do wymiany produktów. Ruszyła budowa jednej z trzech planowanych obwodnic Osieka. Jej powstanie przyczyni się do wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta i tym samym zapewni spokój mieszkańcom. Problem przeciążonego centrum w mieście Osiek już wkrótce ma odejść w niepamięć. Do tej pory jednak mieszkańcy mieli sporo powodów do narzekań. Skarżyli się na uciążliwość, zwłaszcza transportu ciężkiego, bo spory ruch tirów po tym terenie się odbywał. W kierunku Ukrainy, czy w kierunku Lublina, czy w kierunku Krakowa. Sytuacja ma ulec zmianie dzięki wybudowaniu obwodnicy miasta. W tym tygodniu odbyła się uroczysta inauguracja inwestycji, podczas której marszałek województwa wspominał o znaczeniu trwających robót dla całego regionu świętokrzyskiego. Cieszę się, że wraz z postępami projektu mostu w Połańcu, bo te projekty należy łączyć, to połączenie województwa świętokrzyskiego z Podkarpaciem właśnie tym korytarzem tutaj przez Osiek będzie miało miejsce. Budowa pierwszej z trzech planowanych obwodnic Osieka ma także duże znaczenie dla całego powiatu staszowskiego. Poprzez wybudowanie tej obwodnicy powstaną miejsca również na nowe inwestycje przemysłowe, zwłaszcza, że takie już powstają na terenie Połańca, ale również i tutaj są zaplanowane wzdłuż tej obwodnicy. Nowo wybudowana droga spowoduje usprawnienie tranzytu, połączenie tras wojewódzkich, ale także odciążenie odcinka drogi Połaniec-Staszów i ruchu przez miasto Osiek.
odciąży mieszkańców, zwłaszcza ulicy 11 listopada, Rynku, ulicy Połanieckiej i Wolskiej. Obwodnica będzie kierowała tranzyt w kierunku Połańca na prawie ukończony już most na Wiśle. Ma mieć 1300 metrów długości i 8 szerokości. W ramach inwestycji powstaną dwa ronda, jedno na drodze 765 przed Osiekiem, gdzie będzie znajdował się wjazd na obwodnicę, drugie przy skrzyżowaniu z drogą krajową 79. A droga będzie miała szerokość 8 metrów, będzie tutaj też, będą dwie zatoki autobusowe, będą chodniki, będzie ścieżka rowerowa. Budowa obwodnicy to drugi etap całej inwestycji, jaką jest rozbudowa drogi Staszów-Osiek. Kilkanaście kilometrów pierwszego etapu ma być oddane do użytku pod koniec czerwca. Zakończenie drugiego etapu, czyli obwodnicy wraz z rondami, ma nastąpić w październiku bieżącego roku. Nie przewidujemy żadnych większych problemów związanych z tą inwestycją. Jest to w takim dosyć dobrym miejscu z racji tego, że nie ma tu ciągów komunikacyjnych. Nie przewidujemy problemów, raczej będziemy starali się robić wszystko, żeby inwestycja została zgodnie z planem zrealizowana. Cała inwestycja, czyli dwa etapy budowy, to około 40 milionów złotych, z czego 85% kosztów to pieniądze unijne z programu operacyjnego Polska Wschodnia. Ceniona malarka ziemi świętokrzyskiej zachwyca jakością swych prac. Przez 14 lat swojej pracy twórczej namalowała i wykonała około 2000 dzieł, w tym przeszło 600 aniołów. To nie pierwsza wystawa Jadwigi Kotlarz w Galerii Staszowskiego Ośrodka Kultury. Prace artystki cieszą się jednak dużym zainteresowaniem i zawsze znajdują się chętni, aby twórczość pani Jadwigi podziwiać. Podobnie było podczas wystawy zorganizowanej w ramach projektu Wielka Noc, Wielka Moc – Tradycją na przyszłość. Artystka zaprezentowała prace wykonane w różnych technikach, nawiązujące do okresu wielkanocnego. Lubię malować obrazy religijne, święte. Jestem katoliczką i sprawiają mi przyjemność. Pani Jadwiga przygodę z malarstwem rozpoczęła już po zakończeniu aktywności zawodowej. Lubi to, co robi i nie boi się eksperymentować. W swoim dorobku ma już pokaźną kolekcję prac. Jej twórczość podziwiać można też w kościołach znajdujących się na terenie powiatu staszowskiego. Od 1999 roku zajęłam się już swoją pasją. I od tej pory, jak pierwsza wystawa była, właśnie wspominałam tu panu Staszewskiemu, że prezentował mnie na pierwszej wystawie w Muzeum Ziemi Staszowskiej i też była tematyka sakralna. Od tej pory, bo mam albumy, które robię zdjęcia swoich prac, więc wiem, ile tych prac namalowałam, więc od te 15 lat około 1900 prac. W tak bogatym dorobku przewija się różna tematyka. Dominuje sakralna, ale jak przekonuje pani Jadwiga, maluje to, co jest piękne. Bardzo dużo maluję pejzaży. Właśnie tam na górze, na tej sali lustrzanej są pejzaże. Maluję akrylem, maluję olejem, maluję no, czym się tylko da, różnymi technikami, bo eksperymentuję, bo moje anioły to są taka jest odskocznia, po prostu taka fantazja w zasadzie, bo raczej mało maluję aniołów, chociaż ja wiem, w sumie może już ze 600 namalowałam. Twórczość pani Jadwigi znana jest w całym województwie. W minionym roku marszałek województwa świętokrzyskiego przyznał jej wyróżnienie za całokształt twórczości. Jadwiga Kotlarz jest jednym z najbardziej aktywnych członków Stowarzyszenia Artystów Plastyków Świętokrzyskich, o czym prezes stowarzyszenia Teresa Sadłocha nie zapomniała staszowianom przypomnieć. Postrzegacie ją, staszowianie, jako swoją własność, a ja muszę na nią spojrzeć jako na reprezentantkę ziemi kieleckiej, całej świętokrzyskiej. Jadwiga Kotlarz najlepiej czuje się jednak w Staszowie i swego pochodzenia nie zamierza się wypierać. Świętokrzysko, jestem związana ze stowarzyszeniem. Cieszę się, że jeździmy na plenery, że uczestniczę, ale staszowianko jest z krwi i kości. W Staszowskim Ośrodku Kultury cenią sobie współpracę z panią Jadwigą. Tym razem również nie odmówiła pomocy przy realizacji dużego projektu wielkanocnego Wielka Noc, Wielka Moc. Dyrektor ośrodka Katarzyna Ciepiela zauważa, że prace Jadwigi Kotlarz zyskują wielu zwolenników. Zaproponowaliśmy pani Jadwidze wykonanie prac takich, które będą mówiły o obyczajach wielkanocnych. I też no, udało się. Przygotowała 5 pasteli,
które znajdują się w sali klubowej, które idealnie wpisały nam się w nasz projekt Wielkanoc, Wielka Moc. Malarstwo ma dla Jadwigi Kotlarz duże znaczenie. Za jego pomocą chce po sobie zostawić pamiątkę. W dzisiejszych Telefaktach z regionu to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.